Chrystus zmartwychwstał. Bracia i siostry, było już gotowanie w ostatnich tygodniach w moim kalendarzu. A ostatnio trafiło mi się też samo obstrzyżenie. Zakłady fryzjerskie pozamykane, nie było wyjścia. Więc myślałem sobie, no z 15 minut, jak jestem u fryzjera, to 10 minut jest po robocie, ale chyba było z godziny 15. Można. Harcerze i skauci robią tak zwane sprawności. Jak czegoś się nauczą, mogą sobie odhaczyć, że taką sprawność zdobyli. Potem nawet noszą taki znaczek, który mówi o tym, że taka sprawność zdobyta. Muszę się zapytać skautów, czy istnieje coś takiego jak sprawność z fryzjerstwa i samo obcinanie. Kochani, dzisiaj piękny fragment Ewangelii według świętego Jana o rozmnożeniu chleba. Znany cud Jezusa. Właśnie dzisiaj, kiedy was zachęcałem do ścisłego postu, do postu o chlebie i wodzie, myślę, że cały czas, że to ma sens. To jest bardzo ważne i ogromnie was proszę o podejmowanie tego duchowego wysiłku, niezwykle cennego dla nas osobiście, ale też jeśli ofiarujemy ten post w jakiejś intencji, naprawdę Panu Bogu ta ofiara jest miła. No a dzisiaj aż pachnie tym chlebem, który rozmnożył Pan Jezus i tymi rybami na pustkowiu. Niezwykła sytuacja. Pan Jezus, widząc te tłumy ludzi, na początku zwraca się do apostołów, konkretnie do apostoła Filipa i mówi, gdzie kupimy chleba, aby oni się posilili. I ewangelista dodaje, a mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Moi drodzy, to jest taka informacja, która nam też mówi, że Pan Bóg, kiedy znajdujemy się w jakimś trudnym położeniu, może właśnie nawet jak w tym aktualnym, mimo wszystko inspiruje nas do działania. Jezus za chwilę weźmie sprawę w swoje ręce i to On rozwiąże tą trudną sytuację na pustkowiu, skąd weźmiemy chleba i zaraz zrobi wszystko, by ten chleb był i ten chleb rozmnoży. Ale prowokuje uczniów do działania, do myślenia. Pan Bóg tak właśnie działa. Żebyśmy może czasami też zrozumieli, że raz, że musimy w ogóle się wziąć do działania, do pracy, wziąć też, podjąć jakąś inicjatywę, ale z drugiej strony, jak już będziemy może czuli, że słabo nam idzie, byśmy wiedzieli, że Pan Bóg nam pomaga, że będzie po naszej stronie. Wiedział bowiem, co miał czynić. Bóg prowokuje w nas różnego rodzaju braki w naszym życiu, ale by nas motywować do działania, ale też by nas motywować do oczekiwania Jego pomocy, takiego modlitewnego też czekania, proszenia. Ewangelia mówi, że wszyscy się nasycili, nie zabrakło niczego. Pan Bóg naprawdę dba również o te nasze podstawowe potrzeby. To jest bardzo ważna informacja, jaka dzisiaj płynie do nas z tego czytania fragmentu na dziś, fragmentu Słowa Bożego. Bóg wie o wszystkim, dlatego się modlimy codziennie chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I to nie chodzi tylko o chleb, ale chodzi właśnie o te codzienne, doczesne potrzeby, tak bardzo potrzebne człowiekowi do życia. Oczywiście Pan Bóg będzie nas motywował również do tego, abyśmy się tym chlebem potrafili dzielić. Wszystkim, co mamy, potrafili się dzielić. I pomnaża się dzięki temu też miłość. Ale ta dzisiejsza Ewangelia mówi nam również o tych głębszych potrzebach człowieka. O tym chlebie duchowym i ten fragment, szósty rozdział Ewangelii według świętego Jana, on będzie do tego zmierzał. Kiedy Jezus powie, już za chwilę, ja jestem chlebem żywym. Kto ten chleb spożywa, nie umrze na wieki. To jest przecież nasze pragnienie. Pośród doczesności, poprzez tę naszą drogę karmienia się codziennym chlebem, odczuwamy pragnienie Boga, który jest chlebem. I na końcu jeszcze taka cudowna potrzeba, jaką widać, jaka była w tych ludziach. Chcieli Jezusa po tym cudzie obwołać królem. Niezwykła potrzeba posiadania przywództwa, autorytetów. Oczywiście Jezus nie zgodził się
bycie takim królem, jakiego oni sobie wyobrażali, bo wyobrażali sobie przede wszystkim Mesjasza politycznego, takiego, który, no właśnie, może będzie ich karmił chlebem doczesnym. Potrzebujemy duchowego przywództwa, potrzebujemy duchowych autorytetów. Możemy sami, możemy być takim autorytetem dla kogoś, rodzice, dla swoich dzieci, może dla kogoś jeszcze innego. Również wy, powołani do małżeństwa, do rodziny, to bardzo ważna informacja, jaka dzisiaj do nas płynie z tej dzisiejszej Ewangelii. Na koniec chciałbym, moi drodzy, pozdrowić wszystkich rolników jeszcze raz, bo wasza praca daje nam chleb powszedni. Modlimy się razem z wami o deszcz, nie zapominamy i wszystkich was, kochani parafianie, proszę o tą gorącą modlitwę i o stanie epidemii, ale też teraz o potrzebny przecież deszcz. Zostańcie z Bogiem.